8.4.3 Wybór Technik Terapeutycznych Ważny jest też wybór technik terapeutycznych. Z jednej strony dostosowany do możliwości zdrowotnych i finansowych pacjenta, a także, co istotne, do jego potrzeb, pragnień i marzeń. Z drugiej zaś strony uwzględniający charakter zespołu leczniczego i dostępne zasoby lecznicze. Takie podejście daje zarówno pacjentowi, jak i fizjoterapeucie gwarancję. Że czynności rehabilitacyjne, które są wykonywane w danym momencie, są celowe oraz powinny być kontynuowane. W przeciwnym przypadku należy ich zaniechać lub zmienić na bardziej stosowne zabiegi. Pacjentom z rozpadem systemu ja i zaburzeniami tożsamości oferuje się dwa rodzaje programów treningowych: trening zarządzania celami i trening funkcji wykonawczych. 8.431. Trening zarządzania celami Trening zarządzania celami został opracowany przez Robertsona w celu redukowania zaburzeń funkcji wykonawczych wynikających z uszkodzenia płatów czołowych. Opiera się na założeniu, że kognitywne funkcje płatów czołowych różnicują się w procesie rehabilitacji i przejmują kontrolę nad zachowaniem. Wykorzystano tu protokół, który pomaga pacjentom organizować własne zachowanie i wykonać zadania w sposób ukierunkowany na cel. Pacjenci uczą się, że powodzenie w działaniu wymaga stosowania kilku związanych ze sobą strategii. Do zadań realizowanych przez terapeutę w ścisłej współpracy z pacjentem i jego rodziną należą. Ocena bieżącej sytuacji oraz stworzenie listy możliwych celów. Wybranie nadrzędnych celów i ustalenie harmonogramu ich osiągania. Wybranie podrzędnych celów i ustalenie harmonogramu ich osiągania. Określenie strategii działania przy wykorzystaniu istniejących i potencjalnych zasobów oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Informowanie pacjenta i rodziny o tym, co jest łatwe i możliwe, a co trudne, czy wręcz niemożliwe? Czyli innymi słowy, nauka strategii radzenia sobie, uzyskanie zgody wszystkich, w szczególności pacjenta, na cało kształt strategii terapeutycznej, wprowadzenie właściwych ćwiczeń ruchowych i technik terapeutycznych, zwłaszcza technik funkcjonalnych, regularne monitorowanie, kontrola wykonania zaplanowanych czynności. I postępów w osiąganiu celu nadrzędnego i celów podrzędnych. Ocena wyników w odniesieniu do celów nadrzędnych i podrzędnych. Weryfikacja w miarę potrzeby celów nadrzędnych i etapowych, cząstkowych, w świetle efektów uzyskanych w trakcie realizacji planu oraz wprowadzenie wynikających z procesu weryfikacji zmian w zakresie stosowanych ćwiczeń i technik terapii. Dobrze wybrana i jasno określona strategia ułatwia współpracę pacjenta z terapeutami i koordynację wysiłków specjalistów z różnych dziedzin zaangażowanych w jego rehabilitację. Trening zarządzania celami wymaga dużego wysiłku ze strony pacjentów, niemniej są dowody na jego skuteczność. Na przykład Livin i współpracownicy udowodnili efektywność tej metody w rzeczywistym, codziennym życiu. Autorzy opisali przypadek kobiety po urazie mózgu, która pomimo utrzymujących się w normie wyników standardowych testów neuropsychologicznych, pamięci i funkcji wykonawczych, miała niezadowalające wyniki w ekologicznych testach oceny czynności życia codziennego i narzekała, szczególnie na trudności w przygotowaniu posiłków, co było dla niej przykre, jako dla kobiety. Po ukończeniu programu odnotowano znacznie mniejszą liczbę błędów w kuchni. Badana o wiele częściej gromadziła składniki potrzebne do wykonania danego posiłku oraz wykonywała czynności zgodnie z instrukcjami, radząc sobie przy tym z dystraktorami uwagowymi, twierdziła, że odzyskała ważną rolę życiową kobietę, a więc przynajmniej częściowo scaliła własne ja. 8432. Trening funkcji wykonawczych. Przed rozpoczęciem ćwiczeń składających się na trening funkcji wykonawczych, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań pacjentów. Wykorzystuje się do tego wybrane podtesty z neuropsychologicznej baterii oceny funkcji wykonawczych. Poniżej podajemy krótki opis strategii treningu wraz z systemem oceny. 1. Rozumienie instrukcji. W ramach tego treningu prosimy osobę badaną o wskazywanie obrazków w odpowiedzi na instrukcje werbalne o wzrastającym stopniu trudności. Podtest ten obejmuje 28 pozycji. Za każdą prawidłową odpowiedź pacjent otrzymuje jeden punkt. Za każdą mylną 0. Sumując punkty uzyskane za wszystkie pozycje, otrzymujemy całkowitą ocenę. Ten podtest stosuje się w celu Zmierzenia pamięci roboczej, gdyż powodzenie w nim jest wysoce zależne od zdolności utrzymywania informacji przez pewien czas w trybie online. 2. Uwaga wzrokowa. W terapii wykorzystujemy zestaw obrazków i lub kartek pocztowych przedstawiających jakiś przedmiot czy sytuację, na przykład dom, drzewo, dwie twarze. Prosimy o przekreślenie poszczególnych wskazywanych przez terapeuty obrazków za pomocą czerwonej kredki. W ten sposób wymagamy od badanego, aby zwracał uwagę selektywnie na określone kształty z omijaniem innych, co oznacza, że badamy uwagę selektywną oraz zdolność zahamowania już uruchomionej reakcji ruchowej. Dla każdego zestawu obrazków notujemy, Całkowity czas wykonania w sekundach, liczbę prawidłowo zgodnie ze wskazaniem terapeuty przekreślonych obrazków, liczbę obrazków przekreślonych niezgodnie z poleceniem oraz wskaźnik efektywności. To jest liczba obrazków przekreślonych prawidłowo podzieloną przez całkowity czas wykonania. 3. Program statua z flagą. W ramach tego treningu prosimy badaną osobę, aby stała nieruchomo, podobnie jak statua z flagą przez 75 minut. Musi umieć się zahamować wszelkie reakcje werbalne i ruchowe. W stałych interwałach czasowych badający stara się odwracać uwagę pacjenta, na przykład pukając w biurko. Za każdy pięciosekundowy odcinek czasu bez ruchu przydzielamy dwa punkty. Za każdy pięciosekundowy odcinek czasu z tylko jednym błędem jeden punkt. Jeżeli w danym odcinku czasu występują dwa lub więcej błędów, badany nie otrzymuje żadnych punktów. Całkowita liczba uzyskanych punktów wskazuje na zdolność badanego do zahamowania reakcji ruchowych na dystraktory dźwiękowe. 4. Program wieża Pokazujemy badanemu obrazek, na którym trzy kolorowe kółka są umieszczone na trzech różnych słupkach. Następnie podajemy drewniany model ze słupkami i prosimy pacjenta o przetasowanie kółek tak, aby były one ułożone podobnie jak na obrazku. Zadanie to należy wykonać w ograniczonej liczbie przesunięć. Wymaga ono zdolności tworzenia planu i celu opracowania rozwiązania, jak również. Zdolności monitorowania na bieżąco liczby wykonanych już przesunięć. Ponadto program wskazuje na zdolność badanego do skorzystania ze sprzężenia zwrotnego. W przypadku naruszenia reguł osoba badająca zwraca badanemu uwagę na błąd. Za każde kółko ułożone w odpowiednim miejscu przyznajemy jeden punkt. Całkowitą ocenę oblicza się sumując punkty z pozycji od 1 do 20. 5. Trening właściwy funkcji wykonawczych. W ramach tego treningu instrukcje ukierunkowane są na uwagę słuchową. W pierwszej części treningu, nazywanej zbiór zadań do wykonania, układamy losowo przed osobą badaną 6 kolorowych kwadratów ze styropianu. A na nim pudełko. W warunkach inicjowania działania badany ma słuchać listy słów z magnetofonu i wkładać do pudełka kwadrat w odpowiednim kolorze za każdym razem, gdy usłyszy jego nazwę. Na przykład, gdy usłyszy słowo czerwony, wkłada do pudełka czerwony kwadrat, gdy usłyszy słowo zielony, wkłada do pudełka zielony kwadrat. Trening jest poddawany ocenie, co dodatkowo motywuje pacjenta. Za każdą prawidłową reakcję wykonaną w czasie 5 sekund, przyznajemy 2 punkty. Jeżeli reakcja jest opóźniona i następuje po 5 sekundach od usłyszenia słowa celowego, przyznajemy 1 punkt. Druga część treningu, nosząca nazwę zbiór reakcji, jest ukierunkowana. Na odbudowę selektywności uwagi słuchowej wykorzystuje się tutaj monitorującą funkcję płatów czołowych. Przypis. Warto przypomnieć funkcje monitorujące płatów czołowych, zwane też funkcjami typu 3S czyli Starting, Inicjowanie działania, Stopping, Hamowanie działania, Shifting. Zmiana trybu działania. Koniec przepisu. W warunkach inicjowania i zmiany trybu działania badany musi zapamiętać i utrzymywać w pamięci roboczej zarówno parę słów, jak i regułę zmieniającą tryb działania czyli hamowanie reakcji, gdy słyszy pierwsze z pary słów oraz reagowanie na drugie z pary słów. Zaczynamy od pierwszej pary słów na przykład: czerwony, zielony. Uczymy badanego, że gdy usłyszy słowo czerwone, ma za zadanie włożyć do pudełka kwadrat, którego kolor stanowi parę ze słowem czerwone, czyli zielony kwadrat. Po opanowaniu przez pacjenta pierwszej pary słów, rozszerzamy magazyn pamięci roboczej o kolejne pary słów, na przykład żółty niebieski. Badany ma za zadanie włożyć do pudełka kwadrat którego kolor stanowi parę ze słowem żółty, czyli niebieski kwadrat. Kolejno wprowadzamy inne pary kolorów i powtarzamy procedurę. Sukces w zadaniu zależy między innymi od możliwości poprawy monitorującej funkcji płatów czołowych, pozwalającej na dokonanie wyboru właściwego kwadratu, czyli kwadratu określonego nie przez pierwsze słowo, a przez słowo do pary. Trening jest oceniany, co stanowi dodatkową motywację dla chorego. Za każdą prawidłową reakcję wykonaną w czasie 10 sekund przyznajemy dwa punkty. Jeżeli reakcja jest opóźniona i następuje po 10 sekundach od usłyszenia słowa celowego, przyznajemy jeden punkt. Błędy, na przykład włożenie do pudełka kwadratu czerwonego zamiast zielonego, gdy słowem celowym było słowo zielone. Nie są punktowane, lecz odnotowywane. Wynik końcowy obliczamy, sumując liczbę punktów uzyskanych przez badanego w części pierwszej i drugiej. 6. Program klasyfikowania przedmiotów dla dzieci. Gdy osoba z zaburzeniami tożsamości to dziecko, trening polega na sortowaniu sześciu zabawek według trzech ustalonych z góry kategorii, to jest według koloru, wielkości, funkcji. W tym teście stosujemy trzy warunki o wzrastającym stopniu złożoności, a mianowicie: poziom pierwszy spontaniczne poszukiwanie. Badany ma za zadanie wykrycie zasady sortowania zabawek bez żadnej pomocy ze strony osoby badającej. Na przykład układanie osobno ludzików, osobno lalek, osobno zwierząt i osobno pojazdów. Poziom drugi identyfikacja kategorii. Osoba badająca. Sortuje zabawki według znanych sobie kategorii i prosi badanego o kontynuowanie sortowania według wyznaczonych zasad, na przykład układanie osobno pojazdów a następnie zwierząt itd. Poziom trzeci wyraźne instrukcje. Badany dostaje jasne instrukcje, co do tego, jak ma sortować zabawki, na przykład ułóż osobno ludziki, osobno lalki, osobno zwierzęta, osobno pojazdy. Za każdą odpowiednio sklasyfikowaną i ułożoną zabawkę, w warunkach spontanicznego poszukiwania, przyznajemy 3 punkty. W warunkach identyfikacji kategorii sortowania, 2 punkty. W warunkach wyraźnych instrukcji, 1 punkt. Za każdą prawidłową odpowiedź werbalną, przyznajemy jeden punkt. Całkowitą ocenę obliczamy. Sumując wszystkie punkty uzyskane przez badanego, jest to wskaźnik określający zdolność pacjenta do klasyfikowania przedmiotów. 7. Program Dzień i Noc. Pokazujemy badanemu dwa zestawy kart, a następnie prosimy go o mówienie dzień wtedy, gdy zobaczy czarną kartkę z Księżycem i Gwiazdami, a noc, gdy zobaczy białą kartkę z Jasnym Słońcem. Test składa się z 16 pozycji, które przedstawiamy badanemu w ustalonej kolejności. Noc N, Dzień D, D, N, D, N, N, N D, D, N, D, N, N, N D, N, N, D. Przed rozpoczęciem treningu można przeprowadzić zadania próbne. Trening ten wymaga pamięci proceduralnej ze szczególnym uwzględnieniem pamięci roboczej pozwalającej na utrzymywanie w pamięci dwóch reguł oraz zdolności zahamowania reakcji uruchomionej poprzednio, np. odpowiedź dzień w reakcji na kartkę ze słońcem. Z tego zadania otrzymujemy trzy liczby, a mianowicie całkowity czas wykonania to jest jak długo trwa realizacja wszystkich szesnastu zadań. Liczbę prawidłowych reakcji oraz wskaźnik efektywności to jest liczbę prawidłowych reakcji podzieloną przez całkowity czas wykonania. 8. Szkoła kształtów. Trening prowadzony w tym programie jest wzorowany na teście interferencji styrupa. Obejmuje on cztery warunki wykonywania zadań: po pierwsze, inicjowanie działania, po drugie, zdolność hamowania reakcji. Po trzecie, zdolność zmiany trybu działania. Po czwarte, zahamowanie działania przed zmianą trybu działania. W warunkach inicjowania działania przedstawiamy badanemu zestaw kolorowych kształtów, a następnie prosimy go o możliwie najszybsze nazywanie koloru każdego kształtu. W warunkach hamowania działania prosimy badanego o odpowiedź wtedy, gdy zobaczył śmiechniętą twarz i nie reagowanie gdy zobaczy smutną twarz. W warunkach zmiany trybu działania, badany musi zapamiętać i utrzymywać w pamięci roboczej dwie reguły, zmieniając tryb działania w zależności od tego, czy postać na obrazku nosi kapelusz, czy też nie. W warunkach hamowania ze zmianą trybu działania, badany po zobaczeniu smutnej twarzy musi jednocześnie zahamować reakcję, nazywanie i przełączyć na drugą regułę, Brak nazywania. W każdym z wyżej wymienionych warunków otrzymujemy trzy oceny. całkowite czas zakończenia każdej pozycji, liczbę prawidłowych odpowiedzi oraz wskaźnik efektywności, to jest liczbę prawidłowych reakcji podzieloną przez całkowity czas wykonania. Przykład z praktyki klinicznej 8.1. Jerzy Wrublewski. wybitny krakowski artysta-malarz, Urodził się w 1933 roku. Malarstwo i konserwację dzieł sztuki studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w klasie Józefa Edmunda Dutkiewicza. Uprawiał malarstwo sztalugowe oraz polichromię sakralną. Miał kochającą rodzinę, żonę i córkę. W 1999 roku w wieku 66 lat. Artysta został przyjęty do szpitala z powodu niewielkich zaburzeń świadomości. Poprzednia historia obejmuje tylko palenie i gościec stawowy. W czasie badania pacjent był przytomny, senny, ze znacznym spadkiem aktywności. W badaniu neurologicznym wykonywał wyłącznie proste polecenia z opóźnieniem. Zaobserwowano zauważalne spowolnienie aktywności psychomotorycznej. Nie stwierdzono innych ogniskowych objawów neurologicznych. Badania laboratoryjne i płyn mózgowo były w normie. Morfologia, sód, potas, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, ESR, LDH, CRP, HIV, przeciwciała antytrombinowe 3, stężenie glukozy we krwi, aminotransferazy, GGTP, mocz, TSH. Witamina B12 troponina T przy niewielkim wzroście cholesterolu lipoprotein o małej gęstości 121 mg na decylitr. Wyniki ultrasonografii Dopplera i EKG metodą holtera mieściły się w granicach normy. W echokardiografii przez przełykowej wykryto owalny otwór ośrednicy 3 mm. W badaniu rezonansem magnetycznym po upływie dwóch dni od wystąpienia objawów stwierdzono dwa ogniska hiperintensywne w sekwencji T2 i FLYER. Większe o rozmiarze 11 mm we wzgórzu po prawej stronie oraz mniejsze o rozmiarze 8,5 mm we wzgórzu po lewej stronie. Porównaj rycina 8-11. Artysta przed zachorowaniem pozostawał w nurcie malarstwa metaforycznego i surrealistycznego, czego przykładem jest obraz zatytułowany Żywa planeta, porównaj rycina 8/12. Zwraca uwagę wyraźnie katastroficzny nastrój tego obrazu, a elementy dzieła sugerują, że jego tytuł jest ironiczny. Planeta na obrazku raczej umiera, drzewa mają suche gałęzie, Brak istot żywych, a jeśli są, to widzimy tu jakieś prymitywne, skarlałe formy życia. Większość detali to śmierć, rzeczy zniszczona, zdeformowana. Duży czarny ptak unosi się nad globem, na którym panuje chaos. Tylko oko w środku tego zdegenerowanego świata wydaje się żywe. Patrzy uważnie, lecz niechętnie. Jest ono jak wyrzut ekologicznego sumienia. W tle widać zlodowa ciała, zimne formy oraz trzy ludzkie sylwetki. Nagie kobiety zajęte krzątaniną. Po wypisie z oddziału neurologii, pacjent został skierowany na rehabilitację do krakowskiego Centrum Rehabilitacji. W badaniach neuropsychologicznych przeprowadzonych przy przyjęciu. Stwierdzono dużą męczliwość w czasie wykonywania zadań, zaburzenie uwagi, pamięci roboczej, pomijanie stronne. Rysunki z reguły były niedokończone. Pomijanie elementów w postaciach oraz trudności w planowaniu rysunku. Porównaj rycina 8.13. Artysta kopiując figurę semantyczną Pąchalskiej wykonał rysunek, który po pierwsze nie zmieścił się na kartce, Zabrakło miejsca dla przednich nóg i głowy konia, a po drugie nie przypominał figury, która miała być odwzorowana. Pacjent potraktował oryginał jako inspirację do uruchomienia własnej inwencji twórczej. Po wykonaniu tego rysunku artysta stwierdził: Konik ciągnie wóz i bardzo się męczy, bo ja wyjeżdżam do wieliczki i jestem bardzo smutny. Bo nie mogę malować tak, jak dawniej. Po chorobie to już nie ja jestem. Ciągle boli mnie głowa. Jakoś nie mogę ogarnąć tego, co jest na świecie. Narysowałem żona, która mnie obejmuje i dodaje mi otuchy. Artysta był rehabilitowany według kompleksowego modelu rehabilitacji, wykorzystującego program Akademia Życia. W tym omówione wyżej podejście strategiczne ukierunkowane na cel. W pierwszym kroku dokonano z pacjentem wyboru celu nadrzędnego, był to powrót do malowania. Cele podrzędne obejmowały trening sprawności ruchowych i poznawczych, w drugim kroku napisano dla pacjenta program rehabilitacji uwzględniający ćwiczenia ruchowe i poznawcze, w tym program terapii sztuką. Ze względu na cel nadrzędny, warto przybliżyć problemy, z jakimi borykał się nasz artysta, utrudniające mu powrót do malowania. W jego dziełach wykonywanych po udarze mózgu można było stwierdzić objawy ubytkowe, negatywne. Najczęściej było to pomijanie prawostronne, porównaj rycina 8.14, związane ze zaburzeniami uwagi lub porzucaniem zadania. Autoportret wykonany w czasie pierwszego badania po udarze mózgu po równej rycina 814A zatytułowane Nowy Ja cechuje się pomijaniem prawostronnym, brak dłoni, ust, stopy, ale ma też cechy swoistego idiomu stylistycznego tego artysty, które ujawniają się także w rysunku Ja w grupie chorych, powstałym podczas drugiego badania po sześciu miesiącach rehabilitacji. Zaskakujące jest to, że autor niemal dokładnie odtworzył swoją sylwetkę z rysunku pierwszego, tyle że uzupełnił ją o brakujące szczegóły twarzy i lewą rękę. Prawa ręka jednak nadal nie ma dłoni. Interesującym elementem jest nakrycie głowy. Na rycinie 814a część kapelusza, a na 814b cylinder. Artysta stwierdził, że chciał zaznaczyć w ten sposób elegancję przedstawionej postaci siebie i wyróżnić ją z tła, w którym są sylwetki jeszcze dwóch mężczyzn w kapeluszach. Wykonanie swetra w formie dwóch kresek krótkiej i dłuższej, w okolicach ud poniżej kolan, jest podobne na obu rysunkach. Podobieństwa rysunków w tym zakresie świadczą o trwałości wzorów i o niejakiej stabilności warsztatu artysty, różnice zaś o wyraźnych postępach w rehabilitacji. Pacjent w czasie zajęć terapeutycznych początkowo wykonywał rysunki o tematyce związanej ze swoją chorobą. Powstał cykl prac zatytułowany Ostatnia Droga. Artysta skomentował jeden z tych rysunków. Porównaj rycina 815 w następujący sposób. To moja ostatnia droga, mój pogrzeb. Niosą mnie przyjaciele. Spoczywaj w spokoju, mój jureczku, zapłaczą kochana żona, a córka pomyśli, co teraz będzie? Musimy się uczyć żyć bez ciebie. Twój głos zawsze będzie brzmiał w naszych sercach. Płacz na tym pogrzebie to będą łzy miłości i wielkiej przyjaźni. W miarę jak pacjent odzyskiwał zdolność malowania, na obrazach pojawiał się kolor. Z czasem powstała praca Ostatnia Droga 4, przedstawiająca pokrytą śniegiem aleję wzdłuż szpaleru fantasmagorycznych drzew, prowadząca do punktu symbolizującego koniec życiowej drogi. Porównaj rycina 8-16. Artysta skomentował ten obraz tak. Po udarze rodzi się nowy, niepełnosprawny człowiek kaleka. Ten człowiek ma na oczach zasłonę, taką nie do opisania, która uniemożliwia plany na przyszłość. Jak tu rozwijać plany na przyszłość? Jak ja zapominam, co planuję? Jest to koniec życiowej drogi. W pracy tej widoczne są pewna ręka artysty i swoisty rozmach. Ale rysunek nie jest precyzyjny. Brak dbałości o szczegóły ujawnia się w rysunku cieni drzew, które wydają się przypadkowe. Można zauważyć drzewa bez cieni i cienie bez drzew. Drzewa są fantastyczne, odrealnione, ale brakuje baśniowej wyobraźni charakterystycznej dla wcześniejszych obrazów. Kolorystyka nadal jest bogata. Jednak zgaszone tony i ciemny skrawek nieba wywołują posępny nastrój. Przypis. Na zmianę kolorystyki, a w konsekwencji także specyficznego klimatu obrazów tworzonych przez malarzy, obejmujących aktywność twórczą po przebyciu udaru, zwracają też uwagę inni badacze. Koniec przypisu. W pracach tego artysty widać wyraźnie znaczący wpływ udaru mózgu na technikę wykonania dzieł. Oraz emocjonalną treść obrazów. Pojawiają się cechy depresji, smutku, przygnębienia, ale przede wszystkim lęk biologiczny, strach przed śmiercią. U pacjenta stwierdzono również sporadyczne występowanie objawów nadmiarowych pozytywnych. Były to głównie halucynacje połączone z wyzwoleniem aktywności twórczej. Przypis. Halucynacje kojarzymy najczęściej z psychozą lub z nadużyciem alkoholu i niektórych narkotyków. Pąchalska podaje, że mogą one też wystąpić u pacjentów po ciężkich urazach mózgu, z otępieniem typu Alzheimera czy z zespołem MELAS, a nawet u pacjentów po przejściowym ataku niedokrwiennym TA. Powstały obrazy zawierające treści wizji doznanych podczas halucynacji po rycina 8-17. Takie zjawisko obserwowali także inni autorzy badający chorych po udarze prawej półkuli mózgu. Liczne elementy tego obrazu pozwalają stwierdzić, że artysta powracał do przedchorobowego stylu i wcześniej stosowanych technik. Jest to jeden z nielicznych przykładów odzyskania zdolności tworzenia w procesie terapii sztuką. Pacjent zintegrował własne ja jednostkowe i społeczne, w tym kulturowe. I z pewnością powróciłby do pełnej aktywności artystycznej, czyli osiągnięty zostałby cel nadrzędny terapii, gdyby nie ponowny niedokrwienny udar mózgu z przebiciem do komór, w następstwie którego artysta zmarł. 8.5 Wykorzystanie środowiska terapeutycznego. W reintegracji własnego ja. Trening w środowisku terapeutycznym prowadzi się od 1978 roku. Koncepcja ta zaistniała w Polsce dzięki staraniom profesora Adama Ponchalskiego, który stworzył teoretyczną podstawę oraz zapewnił warunki lokalowe do tego rodzaju terapii. Na świecie zaś głównie dzięki działaniom profesora Askara Schindlera który wizytował w roku 1984 Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Chorych za fazją AFA Club oraz przetłumaczył i opublikował w formie monografii w języku włoskim autorski program profesor Marii Pąchalskiej. Wykorzystanie środowiska terapeutycznego przejawia się m.in. organizowaniem wielu aktywności takich jak spotkania grupowe na przykład kawiarni, Wyjścia do kina, teatru, muzeum, afarajdy, wernisarze wystaw dzieł tworzonych w procesie terapii sztuką. W przypadku młodych chorych uwzględnia się ich potrzeby i zainteresowania edukacyjne nauka języka obcego, matematyki, geografii i temu podobna, a w rodzinach wspierających rozwój duchowy korzystanie, o ile to możliwe, z pomocy katechetów. Wzorem Krakowskiej Szkoły Rehabilitacji i Trening w środowisku terapeutycznym wprowadzono w innych centrach rehabilitacji w Polsce. Na przykład dla pacjentów po urazach pnia mózgu w Klinice Rehabilitacji Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 851 strategia ukierunkowana na odbudowę wartości. Program terapii wartości prowadzony indywidualnie i w grupach terapeutycznych jest przeznaczony dla tych osób, które ustaliły, że ich główny cel strategiczny stanowi odbudowa własnego ja, nie tylko indywidualnego, ale także społecznego i kulturowego. Program ten opiera się na zmodyfikowanym na potrzeby rehabilitacji neuropsychologicznej modelu wartości Maxa Schellera, który obejmuje oprócz wartości hedonistycznych, utilitarnych i witalnych, również wartości duchowe, i religijna. Porównaj rycina 8:18. Jest to bodaj najtrudniejszy w realizacji program rehabilitacji neuropsychologicznej, dlatego też przed jego wprowadzeniem należy poznać świat wartości chorego. Jest to realizowane za pomocą kwestionariusza wartości, który stanowi niejako matrycę do negocjacji celu głównego oraz celów podrzędnych. Kwestionariusz ten wykorzystywany jest heurystycznie, co oznacza, że pacjent wspólnie z terapeutą i rodziną zapoznaje się z poszczególnymi jego działami, a następnie negocjuje możliwości terapeutyczne i dokonuje wyboru najważniejszych aktywności w ramach zasobów dostępnych w danym centrum rehabilitacji, środowisku terapeutycznym, grupie wsparcia, wspólnocie religijnej i temu Kwestionariusz umożliwia ocenę systemu wartości za pomocą odpowiednio ustrukturowanych pytań. 1. Wartości hedonistyczne Na przykład co sprawia, że zapominasz o bólu? Co sprawia, że wstajesz z radością o świcie? Co sprawia ci przyjemność? Co jest dla ciebie źródłem przykrości? 2. Wartości utylitarne. Czy satysfakcjonuje cię uzyskana sprawność? Czy cieszy cię wykonane dzieło? Co potrafisz zrobić? Co byś zmienił w swoim mieszkaniu? Co ci jest potrzebne do wygodnego życia? Co myślisz o zmianie zawodu? Co chciałbyś robić? Co jest ważniejsze od pieniędzy? 3. Wartości witalne. Czy czujesz się silniejszy? Czy męczysz się szybko? Co byś chciał osiągnąć? Gdybyś był zdrowy, czy chciałbyś zwiedzać świat, uprawiać turystykę lub sport? Czy chciałbyś być piękniejszy niż jesteś? 4. Wartości duchowe Czy masz potrzebę otaczania się rzeczami, które są piękne? Czy masz potrzebę kontaktu z muzyką, filmem, literaturą? Czy chciałbyś rozszerzyć swoje kontakty z kulturą? Jakie masz marzenia? Co cię motywuje do tworzenia? Czy chciałbyś zajmować się nauką, poznawaniem tajemnic natury i człowieka? Co uważasz za moralne, a co za niemoralne? Czy na świecie jest możliwa sprawiedliwość? Czy na świecie jest możliwy porządek prawny? Czy uważasz siebie za człowieka dobrego? 5. Wartości religijne. Czy jesteś wierzący, czy możesz określić, nazwać? Najważniejszą istotę, w którą wierzysz, czy chętnie uczestniczysz w nabożeństwach i do czego są ci one potrzebne, czy i jak się modlisz, jak wiara pomaga ci w pokonywaniu trudności związanych z chorobą, czy poszukujesz doznań religijnych, nowych źródeł świętości, na przykład w nowych ruchach i wspólnotach religijnych, czy jest miejsce na religię w życiu publicznym. Warto dodać. Że w programie terapii wartości zmodyfikowano metody opisane wiele lat wcześniej w kompleksowym modelu rehabilitacji chorych z ogniskowym uszkodzeniem mózgu i afazją całkowitą, oraz opracowano kilka nowych dotyczących odbudowy systemu wartości. Aktywności ukierunkowane są głównie na zespalanie treści pamięci autobiograficznej w trakcie spotkań indywidualnych i grupowych. 852 Strategie ukierunkowane na zespalanie treści pamięci autobiograficznej. W procesie terapii rozpadu własnego ja oraz zaburzeń tożsamości, ważną rolę odgrywa pamięć autobiograficzna. Strategie ukierunkowane na zespalanie treści pamięci autobiograficznej można najogólniej podzielić na trzy rodzaje oddziaływań: przywołanie znaczenia, aktualizacja bufora pamięci autobiograficznej oparta na wiedzy. Aktualizacja oparta na doświadczeniu. Porównaj rycina 8-19. 1. Przywołanie znaczenia brakującego faktu autobiograficznego, który nie został jeszcze rozpoznany lub został zapomniany, wyparty lub uległ zniekształceniu w wyniku uszkodzenia mózgu, polega na prezentacji owego faktu celem tej strategii jest rozpoznanie błędnego schematu poznawczego. Przypis Należy przypominać, że procesem percepcji zarządzają z drugiej strony podstawowe potrzeby i popędy człowieka, z drugiej zaś przypadkowe bodźce z otoczenia. Człowiek albo próbuje je zwalczyć i ignorować, choć nawracają, na przykład intruzywne myśli, albo je akceptuje i scala ze swoimi schematami poznawczymi. Pacjent może wtedy odczuwać różnorodne emocje towarzyszące, na przykład słuchaniu dziewiątej Symfonii Beethovena czy oglądaniu ulubionego dzieła na wystawie. 2. Aktualizacja buforów pamięci roboczej autobiograficznej odbywa się przez uświadomienie sobie ważnego faktu autobiograficznego, który nie został jeszcze rozpoznany, lub został zapomniany, wyparty, lub uległ zniekształceniu w wyniku uszkodzenia mózgu. Celem tej strategii jest zmiana błędnego schematu poznawczego. 3. Aktualizacja długotrwałej pamięci autobiograficznej jest możliwa dzięki utrwalaniu sobie ważnego punktu autobiograficznego, który nie został jeszcze rozpoznany lub został zapomniany, wyparty lub uległ zniekształceniu w wyniku uszkodzenia mózgu. Celem tej strategii jest zmiana błędnego schematu poznawczego. 8.53. Strategie ukierunkowane na odbudowę aktywności artystycznej. W literaturze przedmiotu istnieje wiele prac poświęconych zaburzeniom aktywności artystycznej, jakie pojawiły się u chorych po udarze prawej półkuli mózgu. Na ogół są to artykuły naukowe poświęcone studiom przypadków. Choć zdarzają się też teksty opisujące funkcjonowanie większej grupy artystów. Beuzeri. Hennerici zaprezentowali zmiany w twórczości artystycznej 13 malarzy po udarze prawej półkuli mózgu. Jak wykazali Bezner i Henryci, u większości tych osób udar znacząco wpłynął na treści wyrażane w obrazie i jego cechy formalne, w których szczególnie mocno widoczne są elementy ja emocjonalnego. W treści i formie dzieł. Dają o sobie znać ból, depresja, smutek, przygnębienie. Czasami też ujawnia się myślenie o samobójstwie. Kilkoro z tych artystów zakończyło karierę zawodową z powodu ciężkich dolegliwości zdrowotnych i trudności finansowych. W ich dziełach można było stwierdzić objawy ubytkowe, negatywne, związane z deficytami uwagi, np. pomijanie stronna. Czy zaburzeniami pola widzenia, niedowidzenie połowicze kwantowe, zaburzeniami widzenia stroboskopowego, topograficznego, na przykład apraksja konstrukcyjna. U niektórych artystów objawy te ustąpiły, u innych zaś nie. Objawy takie jak prozopagnozja można było obserwować w rysunkach zniekształconych twarzy i w utracie podobieństwa malowanej postaci do oryginału. Jeżeli malowany był autoportret, często nie przypominał on twarzy artysty malarza. Zaburzenia przestrzenno-wzrokowe przejawiały się w formie płaskiego przedstawiania elementów trójwymiarowych w aranżacjach kompozycji malarskiej. Na przykład sześcian był rozkładany na trzy prostokąty. Objaw ten w neuropsychologii. Nazywany jest aprakcją konstrukcyjną. Objawy nadmiarowe, pozytywne, występowały również bezpośrednio w obrazach. Chorzy malowali urojone zjawiska i halucynacje, co często pomagało im odzyskać zdrowie. Uprawianie sztuki bowiem nie tylko dostarcza wrażeń estetycznych, lecz także leczy. Wieloletnie badania naukowe osób biorących udział w aktywnościach artystycznych wykazują, że dzięki wykorzystaniu różnych form takiej terapii można zredukować zaburzenia tożsamości. 8.5.4 Program Terapii Sztuką Jednym z najstarszych, a zarazem najlepiej poznanych programów wykorzystujących aktywność artystyczną jest program Terapii Sztuką. Obejmujący Różne metody terapeutyczne, na przykład terapię symbolicznego myślenia. Przypomnijmy, że uwzględnia on rozpoznanie potrzeb i zachowanych możliwości pacjenta, a także, co jest nowością we wszystkich tego rodzaju podejściach rehabilitacyjnych, oparty jest na rezultatach procesu negocjacji celów rehabilitacji. Metody terapii sztuką są szeroko opisane, w różnych pracach pierwszej autorki tego podręcznika. W wieloletnich badaniach naukowych wykazano, że środowisko terapeutyczne dające możliwość sprawdzenia się na forum publicznym odgrywa potężną rolę w odbudowie tożsamości, jako przykład może służyć choćby wiele studiów przypadków śledzących życiorycy artystów, którzy swoją tożsamość. Odzyskali dzięki środowisku terapeutycznemu, np. pianistka i aktor po udarze mózgu z rozpadem ja longitudinalnego, autobiograficznego, czy malarze po udarach i urazach mózgu oraz naukowcy z nowotworem mózgu i zaburzeniami tożsamości indywidualnej, społecznej i lub kulturowej. Duże znaczenie w programie terapii sztuką ma autoinstrukcja, która pozwala pacjentowi regulować własne zachowania. Wykorzystuje się tu koncepcję URI dotyczącą sterującej funkcji mowy w regulacji zaburzeń zachowania. Początkowo pacjent mówi do siebie na głos cały czas, podczas wykonywania czynności, w celu utrzymania odpowiedniego poziomu uwagi. Jednak stosując metodę autoinstrukcji, należy zwracać uwagę, czy wciąż występuje sterujący wpływ wypowiedzi na zachowanie, czy też stały się one zautomatyzowane. I są tylko mówieniem do siebie. Przypis? Także klinicyści podkreślają, że autoinstrukcja odgrywa rolę regulującą zachowanie, co zaobserwowano na przykład u osób w początkowej fazie otępienia, w tym otępienia po urazie głowy. Koniec przypisu. Ilustrację tego typu oddziaływań stanowi prezentowany poniżej przypadek pacjentki po urazie niedokrwiennym prawej półkuli mózgu. Rehabilitowanej z powodu rozpadu ja-jednostkowego, przedmiotowego i podmiotowego oraz społecznego, relacyjnego i kolektywnego, w tym kulturowego. 8.6. Blok rozszerzający. Rehabilitacja pacjentki po udarze niedokrwiennym prawej półkuli mózgu z rozpadem ja-jednostkowego, przedmiotowego i podmiotowego oraz społecznego, relacyjnego i kolektywnego, w tym kulturowego. Omówimy tu zmiany w malarstwie Krystyny Halabury, światowej sławy malarki i rzeźbiarki, która doznała udaru prawej półkuli mózgu. Artystka urodziła się w 1928 roku w Warszawie. W Krakowie ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom w roku 1962. Była rozwiedziona, miała dwie turki, Małgorzatę i Dorotę oraz dwójkę kochających wnuków. Prace artystki były pokazywane na wystawach indywidualnych, m.in. w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Toruniu, Tarnowie, Hamburgu, Sztokholmie, Kopenhadze, Chicago, Mediolanie, Londynie, Nowym Jorku, San Francisco, Toronto, Wiedniu. Za jeden ze swoich obrazów malarka otrzymała pierwszą nagrodę na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku w 1994 roku. Porównaj rycina 8-20. Dzieła artystki znajdują się w zbiorach muzealnych na całym świecie, m.in. w Krakowie, Toruniu, Warszawie, Szczecinie, Toronto i Chicago. Malarka uważała, że jest oburęczna, co miało znaczenie w procesie twórczym i wpływało na styl artystyczny, gdyż potrafiła malować obiema rękami. Zarys formy postaci czy przedmiotów tworzyła prawą ręką, szczegóły zaś uzupełniała lewą. Potrafiła pisać obiema rękami, chociaż spontanicznie robiła to ręką prawą. Przypis? W jej pokoleniu leworęczność nie była tolerowana w szkole i dzieci były zmuszane do pisania prawą ręką. Koniec przypisu. Wciąż szukała nowych środków wyrazu artystycznego, eksperymentując z nowymi technikami i formami. Malarstwo Habury charakteryzowało się niezwykłą ekspresją, żywymi kolorami... Oraz połączeniem abstrakcji ze sztuką figuratywną. Niejednokrotnie cytowała tajemniczego greckiego myśliciela Heraklita, nazywanego płaczącym filozofem, którego pojęcie logosu oraz zmienności świata znalazło wizualną formę w jej malarstwie. Postacie, które stworzyła, często symbolizują rozpacz, wywołaną tragicznością przeznaczenia, pojawiającą się w losach zarówno jednostek, jak i narodu. Namalowany w 1981 roku obraz Polska zniewolona przedstawia alegoryczną postać kobiety, spętanej łańcuchami symbolizującymi dramatyczne położenie Polaków, których marzenie o wolności zostało unicestwione przez ogłoszony wówczas stan wojenny. Jednak najchętniej artystka malowała portrety, począwszy od realistycznego wizerunku osoby portretowanej, do surrealistycznej stylizacji, co doceniono również w światowej neurologii. Habura tworzyła swoje dzieła w niekorzystnych warunkach. Mało spała, dużo paliła i piła alkohol. Ten styl życia doprowadził do pogorszenia się stanu jej zdrowia, rozwoju nadciśnienia tętniczego od trzeciego stopnia co, jak wiemy, Wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia udaru mózgu. W 1990 roku, w wieku 61 lat, artystka przebyła niedokrwienny uraz prawej półkuli mózgu w miejscu zaopatrywanym przez tętnicę środkową mózgu. W neuroobrazowaniu mózgu, metodą TK, stwierdzono zmiany w płatach czołowych, skroniowych, ciemieniowych oraz w wyspie. W następstwie tego udaru pojawiły się lewostronny niedowład połowicze, prozopagnozja połączona z okresową metamorfopsją, łagodne zaburzenie orientacji przestrzenno-wzrokowej, skrzyżowana fazja anomiczna z poszukiwaniem słów i znaczne spowolnienie wypowiedzi zbliżone do zaburzeń prozodii oraz łagodna dysgrafia. Doszło też do całkowitej utraty zdolności malowania. Artystka podkreślała wielokrotnie, że przeżywa stan, który nazwała fazją twórczą. Gdy siedziała przed płótnem, pojawiało się jej w głowie uczucie dziury w mózgu, swoistej pustki i ciemności. Rozpaczała, że ta dziura sprawia, że nie może wyobrazić sobie niczego oraz że utraciła całkowicie zdolność malowania. Stan ten wiązał się częściowo z niemożnością wyobrażenia sobie ludzkich twarzy. W tym czasie występowały u niej zaburzenia o typie metamorfopsji. Malarka widziała powykrzywiane ludzkie twarze, które falowały i wydawały się straszne. Stwierdzono u niej również zaburzenie o typie prozopagnozji oraz rozpad własnego ja. Zaburzenia te ujawniały się w pierwszych rysunkach artystki powstałych po udarze mózgu, pozbawionych wielu szczegółów, ubogich formalnie i odzwierciedlających jej stan umysłowy. Na rysunku zatytułowanym Rozdeptana ropucha w akcji, ukazującym sesję terapii sztuką, w której bierze udział sama malarka, pierwsza postać z lewej strony z laską, rycina 822, można zauważyć jedynie kontury postaci oraz twarze pozbawione jakichkolwiek elementów. Przypis? Taki rysunek jest nietypowy dla osób z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu. Jednak artystka, podobnie jak wszyscy malarze przed chorobą, korzystała przy malowaniu z obu rąk, co mogło wykształcić nietypową lateralizację półkulową. Koniec przypisu. Obserwowane u chorych po udarze prawej półkuli mózgu pomijanie lewostronne było niejednoznaczne u artystki i ujawniało się głównie w jej zachowaniu. Zostawiała na przykład jedzenie po lewej stronie talerza. Dramatyczne położenie człowieka dotkniętego ciężką chorobą było tematem wielu rysunków, szkiców i obrazów Krystyny Habury. Na uwagę zasługuje to, że swoje bolesne doświadczenia porównywała do losów postaci historycznych lub wykorzystywała symbolikę krzyża jako najwyższej miary cierpienia, na przykład w obrazach zatytułowanych. Magdalenka pod krzyżem, rycina 823. Sporadycznie widać było w tych dziełach swoiste rozhamowanie związane z uszkodzeniem mózgu i rozwijaniem się zespołu czołowego. W programie Terapii Sztuką udało się jednak usunąć ten objaw. Pewnego razu artystka wysłała do swojej terapeutki dzieło, które nazwała Malowany list. Twierdziła, że jest to pierwszy taki list na świecie wykonany przez osobę po udarze mózgu. Przypis. Zjawisko to klasyfikujemy w neuropsychologii jako hipergrafię. Warto zwrócić uwagę, że tekst na kartkach książki jest adresowany do postaci przedstawionej na rysunku, a malarka nie pisze na jej twarzy. Koniec przypisu. Uwidoczniła na nim terapeutkę stojącą nad otwartą książką. Na stronnicach książki narysowała splecione ręce, z których jedna, lewa, ma niedowład, podobnie jak miała artystka. Porównaj. 824. List ten zawierał wyraźne pytania, znamienne dla problemów, z którymi borykała się artystka. Zostało zadane w formie zamieszczonego w książce napisu, odwróconego tak. Że był czytelny tylko dla przedstawionej na rysunku terapeutki. Afatyzm jest wyleczalny. Czy afatyzm twórczy też? Piechowski, Joźwiak i Bogusławski, którzy prezentują rehabilitowaną przez pierwszą autorkę tej monografii pacjentkę za jej zgodą w podręczniku, podkreślają, że zgłoszony przez samą artystkę fakt rozpoznania swoich objawów jako afazji twórczej może być bardzo niepokojącą manifestacją rozpaczy, spowodowanej tym, że jej intuicyjny przedchorobowy sposób pracy zniknął. Biorąc pod uwagę trudności pacjentki, opracowano dla niej program rehabilitacji neurolingwistyczne przeprogramowanie obrazów. Malarka rozpoczęła w nim ciężką pracę nad techniką malowania. Od symbolicznych rysunków malowanych listów, poprzez podobiznę znanych osób, po portrety swoich terapeutów. Często powtarzała zdanie, artystę leczy sztuka które motywowało ją do dalszej pracy. W miarę trwania procesu rehabilitacji opracowała niezwykłą technikę, w której użyła, odwrotnie niż przed udarem, lewej ręki do uzyskania szczegółów, a prawej do konturów. Można to było interpretować jako efekt kompensacji związanej z tworzeniem się nowych połączeń w mózgu. Jednak ogólnie rzecz biorąc, jej styl malarski się zmienił. Stał się bardziej szkicowy, a na obrazach pojawiły się niezwiązane logicznie ze sobą elementy: rycina 825. Linie stały się mniej wyraziste i pewne. Często też artystka zamieszczała w pracach napisy, co jest typowe dla większości chorych po udarze prawej półkuli mózgu. Napisy te były czasami niezwykle dowcipne. Z jednej strony można to wiązać z dodatkowymi elementami terapii tej pacjentki, do których należały dążenie do demontażu mechanizmów obronnych oraz wprowadzenie humoru. Z drugiej zaś strony. Mogło to wynikać z tak często obserwowanego u chorych z uszkodzeniem mózgu rozhamowania, które przejawia się czasami wulgarnymi, czasami żartobliwymi wypowiedziami. Fakt ten wiąże się głównie z zasobami przedchorobowymi w języku, jakiego używa dana osoba, oraz ze specyficznym polilogiem, czyli z taką sytuacją komunikacyjną, w której można odnieść wrażenie, że jest to wypowiedź kilku różnych osób, choć formuje ją tylko jedna. Podsumowanie przypadku tej pacjentki przez Piechowskiego, Joźwiaka i Bogusławskiego jest bardzo powierzchowne, gdyż autorzy ci nigdy nie widzieli artystki sposobu malowania przez nią dzieł. Do sformułowania konkluzji na temat tego, co jest zaburzone, co zachowane i co odbudowane spontanicznie, w procesie terapii sztuką konieczne jest zawsze bliskie poznanie chorego. Powtarzanie przez malarkę tak niszczącej mantry słów, Mam dziurę w mózgu, było z jednej strony skargą na niemożność tworzenia, z drugiej zaś sposobem unikania krytyki i wydłużania czasu dochodzenia do siebie po udarze mózgu. W aktywnej wyobraźni artystki, medyczny fakt, że miało uszkodzenie mózgu został przetłumaczony na przerażający wizerunek ciemnej, pustej przestrzeni w głowie. Jej myśli kręciły się wokół tej przestrzeni w taki sposób, że było prawie niemożliwe, aby mogła myśleć o czymkolwiek innym. Jednocześnie hasło dziura w moim mózgu służyło jako użyteczne wytłumaczenie, pozwalające wydłużyć i usprawiedliwić okresy bezczynności, do których zawsze miała skłonność. Pomiędzy okresami intensywnego tworzenia. W rzeczywistości ta okresowa niezdolność do tworzenia nie była u tej artystki niczym nowym. Jedyna różnica polegała na tym, że to suche zaklęcie trwało wiele lat zamiast tygodni i nie wykazywało żadnych tendencji do zanikania bez interwencji terapeutycznej. Świadczą o tym nie tylko wyniki badań neuropsychologicznych. Ale także utrzymujące się zaburzenie jednostkowego ja, ze szczególnym uwzględnieniem ja emocjonalnego. Dorota Habura-Larsen, córka artystki, w jednym z wywiadów udzielonych pierwszej autorce tego podręcznika, stwierdziła: Mama nie może się z tą chorobą pogodzić. Jest to ciężka sytuacja, ponieważ jest zależna od wszystkich ludzi. Pokazując ten obraz siebie, mama mówi o swoim ponownym narodzeniu. I pokonywaniu wszystkich problemów od nowa, lecz w niepełnosprawności i cierpieniu. To metaforyczne narodzenie, o którym mówi Krystyna, przebiegało dzięki odbudowie własnego ja. Odbywało się to dzięki próbom scalania ja minimalnego z ja longitudinalnym w czasie oraz dzięki odbudowie ja emocjonalnego, w którym dominowały smutek i cierpienia. Aby zilustrować swój stan w okresie afazji twórczej, artystka namalowała piękny obraz zatytułowany Mój samotny świat. Porównaj rodzina 8:26. Nastrój obrazu sprawia, że widz jest przytłoczony. Silne wrażenie wywiera przede wszystkim zdeformowany kształt okaleczonego ciała nagiej postaci wyrażającej osamotnienie, przygnębienie i izolację. Obraz oddaje cierpienie malarki z powodu choroby i samotności. W tym czasie mieszkała sama i nie prowadziła życia towarzyskiego. Może z powodu zaburzeń, jakie pojawiły się w następstwie udaru mózgu, a może z powodu depresji straciła orientację w barwach środowiska, w którym przebywała. Nawet w barwie tego, co wydawałoby się najpewniejsze w świecie przyrody, czyli słońca. Opisując ten obraz, Artystka stwierdziła, że przedstawiała na nim siebie przerażoną, przygarbioną osobę, która nie może już chodzić wyprostowana. Nad nią unosi się jej duch, który lada moment odejdzie w zaświatę. Patrząc na obraz, można odczuć opisywany przez malarkę stan. Co prawda, nad głową jest niebiesko-zielone niebo, ale czy świat, w którym słońce jest granatowe, niezależnie od tego, że jest na nim także pasolka, symbol życia, umieszczany przez malarkę na jej obrazach, może napawać optymizmem? Wydaje się, że artystka chciała przekazać Widzowi bolesną prawdę, iż w wyniku okaleczenia ciała i dysfunkcji umysłu po udarze mózgu nic, co kiedyś wydawało się pewne, nie jest już takie, jakie było. Jest się w pewnym sensie zawieszonym nad ziemią. Czy to ja, czy nie ja, bez ludzi, bez światła, bez radości życia i bez kolorów, mawiała malarka. Cierpienie, którego doznawała Krystyna Habura, sprawiało, że znalazła się w odmienionym świecie. W tej nowej rzeczywistości nie była w stanie rozpoznać nawet siebie samej. Na szczęście ten stan ulegał sukcesywnej poprawie w toku kilkuletniej rehabilitacji. A jednak Krystyna Chabura osiągnęła sukces w procesie rehabilitacji nie tylko dzięki heurystycznemu podejściu do ćwiczeń uwzględniającemu cele wyznaczone przez nią samą, ale także dzięki własnej sile ducha oraz pomocy córek i kochających wnuków. Najbardziej zmieniła się tematyka jej obrazów. Która teraz już nie skupiała się, jak we wczesnym okresie po udarze, wyłącznie na chorobie i cierpieniu. Jej własne spojrzenie na proces rehabilitacji po udarze mózgu było takie, iż twierdziła, że ogólnie stała się lepsza, bardziej ludzka, przez swoją chorobę i że ta choroba ma znaczenie dla jej kreatywności. Artystka odbudowała własne ja społeczne, tworząc ciepłe więzi z innymi. Zaczęła się udzielać społecznie. Malowała dla innych chorych, prowadziła dla nich zajęcia grupowe, w czasie których uczyła ich malowania. W końcowej fazie rehabilitacji malarka pokonała ową czarną dziurę, ciemność i pustkę. Zaczęła malować udane portrety swoich najbliższych. Jednymi z ostatnich, które stworzyła, są portrety jej przyjaciela Jerzego Jana Maksymiuka, wybitnego polskiego dyrygenta, pianisty i kompozytora muzyki poważnej i filmowej. Oraz animatora życia muzycznego. Porównaj Rycina 827. Obrazy te podobają się artyście. Uważa je za niezwykle trafnie ujmujące to, co jest najbardziej dla niego charakterystyczne i rozpoznaje w nich siebie. Krystyna Habura zaprojektowała okładki do książek swojej terapeutki, afazjologia oraz rehabilitacja neuropsychologiczna. Porównaj Rycina 8. 28. Zorganizowała kilka wystaw w kraju i za granicą. Opracowała projekty pocztówek, które w liczbie 40 tysięcy egzemplarzy zostały sprzedane w Danii. Ten etap w życiu przyniósł ponadto nową maksymę życiową. Habura cytowała zdanie z książki Urzuli Legun, czarnoksiężnik z archipelagu: Pokonać mrok może światło, tylko światło i dodawała. A dla mnie tym światłem jest tworzenie. Artystka odbudowała w pełni własne ja jednostkowe oraz tożsamość indywidualną, społeczną i kulturową. Parafrazując wypowiedź malarki, można stwierdzić, że odzyskanie zdolności tworzenia jest dla każdego artysty, który doznał uszkodzenia mózgu światłem pokonującym mrok, w jaki wtrąciła go choroba. Wytworzone dzieło daje satysfakcję. I jeżeli zapewnia sukces artystyczny i uznanie otoczenia, stanowi wieloaspektową nagrodę, która podnosi poczucie własnej wartości. Proces ten znajduje swoje uzasadnienie w funkcjonowaniu mózgu, a szczególnie w jego części zwanej układem nagrody. Układ ten zostaje wzmocniony dzięki odzyskaniu przez chorego zdolności tworzenia, możliwości sprawdzenia się na forum publicznym. Co zapewnia mu radość, a nawet poczucie szczęścia? Porównaj rycina 829. Jest to ważny element powstawania nowej pochorobowej tożsamości człowieka, na co wskazują również inni uczeni. Wszelkie działania terapeutów i pacjenta mają na celu redukcję spowodowanych chorobą zaburzeń poprzez stymulację procesów poznawczych, percepcji, pamięci, wyobraźni oraz językowych. A jeśli jest to niemożliwe, przeprowadzenie pacjenta przez świat choroby i naukę strategii radzenia sobie z nawet tak trudnymi dysfunkcjami jak zaburzenie językowego porozumiewania się, halucynacje oraz różnego rodzaju trudności percepcyjne w tym agnozja znaczenia i formy. W tym celu wykorzystywane są w rehabilitacji różne modele ułatwiające tłumaczenie rodzinom pacjentów i im samym. Neuropsychologicznego podłoża problemów, z jakimi się borykają. Porównaj rycina 8.30. Tylko w tych warunkach można zminimalizować niszczące skutki uszkodzenia mózgu oraz pomóc choremu w ponownym nawiązaniu kontaktu ze światem społecznym i w reintegracji własnego ja. Przedstawiony powyżej przykład pokazuje, że skuteczność rehabilitacji zależy nie tylko od wprowadzenia właściwych programów rehabilitacyjnych, lecz przede wszystkim od motywacji pacjenta, jego własnej aktywności społecznej i zawodowej oraz systematycznej pracy nad swoim zdrowiem. Jedną z ciekawych form pracy jest malowanie przez pacjenta własnych halucynacji. Porównaj rycina 8:31. Po namalowaniu takiego obrazu chory omawia z terapeutą halucynowane elementy i próbuje je zintegrować z myślowym obrazem siebie i lub świata. Ta forma terapii ma duże znaczenie dla osób, które nie mogą sobie wyobrazić niczego, lub też nie rozpoznają twarzy ani nie potrafią odczytać ich znaczenia emocjonalnego, lecz widzą wokół siebie i w lustrze różne sobowtóry, potwory albo inne halucynowane obiekty. Poznanie własnych problemów i próba podjęcia walki z nimi wymagają motywacji do pracy nad sobą oraz do pokonywania zaistniałych trudności. Dlatego duże znaczenie ma wsparcie psychologiczne i społeczne udzielane pacjentowi, zarówno przez rodzinę, przyjaciół i specjalistów, jak i szerzej przez środowisko terapeutyczne. Rozdział poświęcony wspieraniu procesu odzyskiwania własnego ja. Oraz redukcji zaburzeń tożsamości zakończymy mottem słowami wielkiego lekarza i specjalisty ortopedii, traumatologii i rehabilitacji profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Adama Pąchalskiego, któremu, jak można zauważyć, czytając ten rozdział polska neuropsychologia kliniczna zawdzięcza wiele. Na jednym ze spotkań wigilijnych pacjentów w ośrodku terapeutycznym zorganizowanym przez oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem powiedział on między innymi Cóż może być wznoślejszego niż przywracanie człowiekowi z naruszoną sprawnością maksymalnej zdolności do samodzielnego życia, odzyskania poczucia własnej wartości oraz uformowania nowego pochorobowego własnego ja. Zawsze będziemy się starać spełniać nadzieję tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Autorzy tej monografii mają nadzieję, że bliższe poznanie problemów chorych z różnorodnymi uszkodzeniami mózgu zaowocuje w przyszłości rozwojem nowych, jeszcze doskonalszych niż opisane powyżej, strategii oddziaływań w rehabilitacji neuropsychologicznej, które pozwolą na redukcję zaburzeń tożsamości oraz odzyskanie własnego ja. 8.7. Podsumowanie. W tym rozdziale wskazujemy, że skuteczna terapia osoby z zaburzeniami tożsamości wymaga nie tylko współpracy wielu specjalistów, lecz przede wszystkim podejścia ukierunkowanego na cel. Obejmuje ono dwa podstawowe programy: trening zarządzania celami oraz trening funkcji wykonawczych. Oprócz kompleksowej, holistycznej terapii uwzględnia się także indywidualne potrzeby pacjentów. Powrót do społeczeństwa ułatwia terapia grupowa przeprowadzana w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Chorych za afazją AFA Club. Umożliwia to program Akademia Życia, w którym stosuje się rozbudowane techniki terapeutyczne skierowane zarówno na odbudowę własnego ja, jak i na społeczną reintegrację pacjenta. Zasady i skuteczność tego podejścia do rehabilitacji ilustrujemy przykładem wybitnego artysty malarza Jerzego Wróblewskiego. Które doznał obustronnego udaru. Uczestniczenie w programie Akademia Życia umożliwiło mu powrót do przedchorobowego malarstwa o charakterze metaforycznym i surrealistycznym. Podobnie jak w przypadku innych artystów, pomocne okazało się malowanie własnych halucynacji. Doniosłe znaczenie dla efektywności rehabilitacji ma przeprowadzenie terapii w środowisku terapeutycznym. Pierwszym i najważniejszym krokiem, jest indywidualna i grupowa rehabilitacja pozwalająca na redukcję cech dysocjacji objawów neuropsychologicznych. Nie należy się jednak skupiać jedynie na ćwiczeniu zaburzonych funkcji. Trzeba się starać pomóc choremu również w odzyskaniu kompetencji zawodowych i relacji społecznych. Ilustruje to przypadek światowej sławy malarki Krystyny Habury, która przez dłuższy czas skarżyła się na fazję twórczą. Mimo powrotu, utraconych na skutek udaru prawej półkuli mózgu sprawności, program terapii sztuką umożliwił jej odzyskanie dawnych zdolności twórczych, chociaż zmienił się styl jej obrazów. Warto podkreślić, że w warunkach tego programu powstało wiele dzieł uznawanych za artystycznie cenne. Pozwolił on też kilku pacjentom, Cieszyć się swoimi odkrytymi zdolnościami artystycznymi i odzyskanym, utraconym wskutek uszkodzenia mózgu własnym ja. Ja utracone i odzyskane. Koniec rozdziału ósmego. Wspieranie procesu odzyskiwania własnego ja.